W tym wystąpieniu, które właśnie rozpoczynam, miałam nadzieję zorientować się jak najbardziej na praktykę. Chciałam, żeby to był przykład takiej refleksji, kiedy właśnie ta dydaktyka akademicka stara się wyjść naprzeciwko pewnym potrzebom nauczycieli praktyków, którzy działają w szkołach. I chciałam w związku z tym przedstawić krótko kontekst i motywację, skąd właśnie ten pomysł, to podejście. Następnie przedstawić pewne założenia teoretyczne i skupić się właściwie na propozycji pewnej metodologii, którą chciałam tutaj zaproponować. Jeszcze dodam tytułem wyjaśnienia, że od tego roku będę miała za zadanie zaopiekować się nauczaniem języka angielskiego jako języka zawodowego w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej, współpracując tam z panią profesor Anną Turulą, która właśnie zajmuje się wykorzystaniem nowych technologii. I też cały czas staramy się mieć z tyłu głowy, aby te nasze działania były jak najbardziej praktyczne i żeby były nastawione na coś, co można później wykorzystać w miarę możliwości w klasie. Proszę Państwa, ponieważ w tym momencie wzrasta ogólnie mobilność zawodowa nie tylko młodych ludzi, bardzo słuszny postulat, żeby nauczanie języka obcego od początku dokonywane było w perspektywie zawodowej, zwłaszcza w szkołach, które takim nauczaniem się zajmują. No i proszę Państwa, wskutek zacytowanego tutaj aktu, co nastąpiło? Otóż nagle, proszę Państwa, nauczyciele, którzy pracują w szkołach zawodowych, zmuszeni byli przeorientować swoje nauczanie na nauczanie dla potrzeb zawodowych. To znaczy nagle przestali być już nauczycielami języków obcych jako takich, a zajęli się nauczaniem języków specjalistycznych. Tymczasem właśnie razem z tutaj obecną panią profesor Magdaleną Sową robiłyśmy badania dla nauczycieli romanistów, z których wynika, że w trakcie kształcenia uniwersyteckiego ci nauczyciele niekoniecznie mają styczność z przygotowaniem do nauczania w perspektywie zawodowej czy specjalistycznej. Także podejrzewamy z takich wyrywkowych obserwacji, które jednak się potwierdzają za każdym razem, kiedy stawiamy takie pytania o formację innych filologów, że jest to prawda, która odnosi się nie tylko do romanistów. W związku z tym, proszę Państwa, jak wygląda w tej chwili sytuacja takiego nauczyciela, który jest zmuszony nagle? Na co może liczyć taki nauczyciel, który, jak mówiliśmy, nagle odnajduje się w zupełnie nowej dla niego roli? Otóż po pierwsze mógłby teoretycznie liczyć na szkolenia, ale takich szkoleń było stosunkowo nieduże, były one punktowe i nie objęły zdecydowanie wszystkich nauczycieli, którzy by tego potrzebowali. Kolejna sprawa, może przynajmniej teoretycznie liczyć na podręcznik. I teraz, proszę Państwa, jeżeli chodzi o podręczniki, to sytuacja na rynku wygląda tak, że jeżeli chodzi o język angielski, który jest jednak w tej chwili tym nowoczesnym językiem komunikacji międzynarodowej, to tutaj możemy odnaleźć materiały, które są przydatne do nauczania rozmaitych języków zawodowych i branżowych. Jeżeli chodzi o pozostałe języki, to na przykład bardzo bogato reprezentowane są podręczniki dla przyszłych rekinów biznesu oraz dla turystyki. Natomiast wcale nie jest powiedziane, że jeżeli uczymy takiego języka jak na przykład niemiecki czy francuski, i jesteśmy nauczycielem, który kształci, powiedzmy, przyszłych architektów czy florystki, to odnajdziemy materiały, które będą nam mogły w tym zadaniu pomóc. Co wówczas mogą zrobić nauczyciele? Po pierwsze, mogą nauczać, wykorzystując materiały dla tak zwanych kompetencji transwersalnych, to znaczy czasami określane to jest jako język komunikacji w przedsiębiorstwie. I co się składa na taki język? Otóż, proszę Państwa, to są między innymi właśnie takie szerokie umiejętności związane z przygotowaniem do komunikacji telefonicznej, pisemnej, ustnej, do starania się o pracę. Ale są Państwo tutaj bardzo, myślę, świadomi, że zupełnie innych środków językowych używa do określenia, do przedstawiania swojego miejsca pracy, czy do określenia swojego dnia pracy, na przykład mechanik samochodowy i księgowa. Więc taki refleksyjny nauczyciel, który zajmuje się tutaj przygotowywaniem swoich uczniów, pracując z takiego podręcznika bardzo ogólnego, jest świadomy, że te treści, które on proponuje, niekoniecznie odpowiadają rzeczywistym potrzebom jego uczniów. I co w tej chwili powinien zrobić? Otóż właściwie tak na dobrą sprawę powinien stworzyć sam podręcznik. Więc tutaj się odnajdujemy w paradoksalnej sytuacji, że ten nauczyciel, który jest praktykiem, zajmuje się nauczaniem bieżącym z wszystkimi jego codziennymi obowiązkami, który nie jest przygotowany, miałby wziąć się za zadanie, którego nie chciały się podjąć renomowane domy wydawnicze.
Więc istnieje taka opcja pośrednia, którą często cytuję i jest ona przedstawiona w publikacji pana profesora Krajki, który występował wcześniej. Więc ponieważ tak się akurat składa, że wiem, kim jest cytowana przez niego osoba, to niech jej będzie oddana tutaj sprawiedliwość. Otóż cytowana anglistka to pani Anna Krajka, prywatnie żona pana profesora Krajki, i która wpadła na pomysł, jak zaadaptować podręcznik do nauczania języka angielskiego ogólnego w kształceniu przyszłych archeologów. Więc uzupełniała tutaj kurs, tam na przykład, gdzie podręcznik przewidywał mówienie o kwestiach finansowych, to dokładała jednostkę, która przedstawiała na przykład kwestie zdobywania funduszy dla ekspedycji, dla grupy, która przygotowuje wykopaliska. I tutaj niestety wchodzimy już w bardzo wymagający aspekt opracowania samodzielnego materiału. I chciałam tutaj w dalszej części tego wystąpienia zająć się właśnie przygotowaniem samodzielnym dialogów dydaktycznych, czyli zająć się czymś, co określane jest jako interakcja ustna. Jakie wytyczne ewentualnie mogłyby pomóc nauczycielom, którzy się biorą za tą szczególnie część, trudną część pracy, ponieważ bardzo duża część refleksji nad gatunkami specjalistycznymi dokonywała się w perspektywie przede wszystkim właśnie nauczania gatunków pisemnych. Natomiast tutaj przechodząc do gatunków ustnych, chciałam na początku jednak zaproponować właśnie krótką refleksję na temat teorii, którą moglibyśmy ewentualnie wykorzystać. Interakcje ustne badane były przede wszystkim w ramach tak zwanej analizy konwersacyjnej. To jest zresztą też osobny nurt badań etnometodologicznych. I ten nurt badań zajmował się przede wszystkim takimi elementami interakcji ustnych czy dewizu, jak się to czasami określa, jak sposób wyróżniania pojedynczej interakcji, jak ją rozpoczynamy, jak kończymy, jak negocjujemy zabieranie głosu i przede wszystkim także wewnętrzną organizację takiej interakcji. Więc tu już nie będziemy wchodzili w szczegóły, w każdym razie jest pewien aparat pojęciowy, który nam może posłużyć do opisania, z czego się składa podobna interakcja. Poza tym, proszę Państwa, dydaktyk jest najbardziej zainteresowany tym, co w komunikacji jest typowe. I tutaj, proszę Państwa, pojawiają się takie pojęcia znane od dawna jak skrypty i scenariusze. Więc rozmowy w kontekście zawodowym są bardzo często zrytualizowane. Etnografia komunikacji od dawna się interesowała właśnie tego typu interakcjami, nawet próbując szukać jakichś wniosków ogólnych. Pierwsze badania właśnie w tego zakresu były prowadzone właśnie na interakcjach zawodowych, na interakcjach medycznych. I proszę Państwa, zachowanie ludzkie w określonej sytuacji jest regulowane pewnymi mentalnymi reprezentacjami zdarzeń ich typowego przebiegu. I mamy właśnie pewne skrypty poznawcze, które wyróżniają charakterystyczne elementy danego zdarzenia, powtarzające się w większości jego reprezentacji. Tutaj są dwa pojęcia. Jedno bardziej zwraca uwagę na elementy werbalne, inne na niewerbalne. I proszę Państwa, istniały też badania, które zajmowały się już dopasowaniem tych właśnie reprezentacji mentalnych, konkretnie do kontekstu. Więc były badania prowadzone w centrach obsługi lotów, w jaki sposób są one rekonfigurowane, właśnie te społeczne, utrwalone pewne wzorce zachowań do danego kontekstu, zwłaszcza jeżeli chodzi o nasze zachowanie się w przestrzeni, czyli właśnie odniesienie się do elementów kontekstu. I proszę Państwa, z tego wyniknęła też taka, została wyprowadzona pewna dziedzina badań, badania z Kolona, gdzie koncentrujemy się już właśnie nie na samych aspektach werbalnych, ale na całym splocie praktyk, który towarzyszy i prowadzi nas od tego, co mówimy, przez elementy, które nie są werbalizowane. Francuska szkoła właśnie Langage Action Formation zwraca uwagę na to, że są pewne fragmenty na przykład zachowań na budowie, gdzie nie mówimy, ponieważ jest tutaj niezwykle istotna rola pewnej wiedzy zawodowej, która właśnie reguluje cały łańcuch gatunków. Cały splot praktyk, już nie tylko jako splot tego, co werbalne i niewerbalne, ale także zachowania w pewnym ciągu. Więc też skracając teorię, żeby nie przekroczyć za bardzo czasu, proszę Państwa, jeszcze kolejna bardzo ważna rzecz. Cała szeroka dziedzina badań określana jako konwencje grzecznościowe, syntetyzowane przez Kerbera Oricioni, na pewno Państwo słyszeli nazwiska cytowane, widzieli nazwiska cytowane na dole. Krótko mówiąc, relacje dystansu i bliskości, ale także, proszę Państwa, zorientowanie na to, co jest transakcyjne i na to, co jest relacyjne. To nie jest powiedziane, że właśnie to nasze zachowanie w kontekście zawodowym jest bardzo silnie
tylko i wyłącznie transakcyjnie, czasami także to, jaka jest nasza relacja taka poza tą konwencją, może wpłynąć na naszą ocenę jako na pracownika. Na przykład może ta ocena się od razu bardzo błyskawicznie przełożyć na wysokość napiwku, który dostaniemy. I teraz, proszę Państwa, kończąc już kwestię teoretyczną, jest to kilka nurtów badawczych, które prezentują sobą ogromną ilość prac, które niekoniecznie muszą być dostępne właśnie i muszą być znane nauczycielom, praktykom, którzy pracują w szkole. Więc po pierwsze z całą świadomością, że to są badania na rzeczywistej komunikacji ustnej, która od tej komunikacji modelowej, jaka będzie zawarta w danym dialogu dydaktycznym, może wyglądać bardzo, bardzo odmiennie, to jednak powinna stanowić pewną listę punktów widzenia, które są przyjmowane w odniesieniu do tworzonych zaproponowanych w tej dalszej procedurze dialogów. I tutaj właśnie jest pewna rola nauczyciela akademickiego, który powinien moim zdaniem pewne elementy przetrawić i zaproponować jako listę pewnych sugestii, które tutaj dostaniemy właśnie, chciałam pokazać w wersji bardzo skróconej, jako pewien model, który będzie pomagał stworzyć te sprofilowane modele dialogów ustnych. I otóż tutaj warto byłoby zachować ogólny schemat projektu pedagogicznego, to znaczy przede wszystkim wykorzystanie zaangażowania uczących się w podejmowane działania i także takie elementy jak ustalanie harmonogramu pracy, wyznaczanie osób odpowiedzialnych i także przede wszystkim podsumowanie i samoocenę. I teraz konkretnie chciałam zaproponować taką procedurę 5- albo 6-etapową, w zależności od tego, czy przyjmiemy tą opcję projektu pedagogicznego. Wybór interakcji zawodowej, opracowanie scenariusza w języku polskim, ekwiwalentnego scenariusza w języku obcym, konsultacje ze specjalistami zawodowymi z danej sfery językowej, ewentualnie poprawki, tworzenie materiału, no i ewentualnie ta część podsumowująca. Więc teraz, proszę Państwa, co składa się na poszczególne punkty? Podstawowym elementem tego zadania jest odciążenie nauczyciela poprzez przeniesienie części zadań na innych partnerów tego zadania, a to zakłada, że uczniowie powinni być bardzo zainteresowani tym, co robią. Czyli uczestnicy powinni być dobrani spośród uczniów, którzy widzą przydatność tego, co robią w swojej przyszłej karierze zawodowej. Mogą to być uczestnicy z jednej klasy, z kilku klas o podobnym profilu, albo powiedzmy, być może w niektórych przypadkach pewne kompetencje transwersalne. Wybór interakcji. Tutaj zadanie nauczyciela, który pomaga uczniom wybrać, to znaczy, czy orientujemy się tylko na pewnym wyimku, na przykład klienta, który przychodzi zgłosić, że jego samochód wymaga wyklepania u blacharza, czy też cały szereg takich interakcji obejmujących także na przykład płatność, zgłoszenie reklamacji. Nauczyciel pomaga tutaj uczniom też poprzez inspirację. Wspólnie szukają właśnie, jakie sytuacje mogą potencjalnie przydarzyć im się w przyszłości, czy to będzie rozmowa z klientem, czy to będzie rozmowa raczej z partnerem. Właśnie rola uczących się. Oni jednak decydują o tym, jaką interakcję wybieramy. Nauczyciel inspiruje, pomaga wybrać typ interakcji i techniki wspomagające kreatywność to mogą być takie techniki, jakie stosujemy w przypadku projektu pedagogicznego. I teraz, proszę Państwa, bardzo ważny etap, opracowanie scenariusza w języku polskim. To może być, tak jak mówiłam, albo pojedyncza interakcja, albo cały ich łańcuch. I tutaj bardzo istotna jest rola opiekuna praktyk albo nauczyciela zawodu, ponieważ my startujemy z sytuacji, kiedy nauczyciel języka obcego nie jest przygotowany. On nagle dowiaduje się z przydziału zajęć, że w tym roku prowadzi właśnie ten swój język niemiecki dla florystek czy dla mechaników samochodowych. I tutaj będzie miał jako konsultanta osobę, która wie, na czym polega właśnie na czym polegają te skonwencjonalizowane zachowania w danej sytuacji zawodowej. Opracowanie scenariusza w języku polskim. Pytania, które miałyby być takimi punktami sugerującymi pewną refleksję. Jak rozpoczyna się, kończy dana interakcja? Czy wymaga jakiegoś specyficznego przywitania? Czy trzeba na przykład, jak wyglądają te konwencje powitalne? Czy należy się na przykład przedstawić? Z ilu sekwencji to się składa? Które są obowiązkowe, które fakultatywne? Jakie występują warianty sytuacyjne? I przy okazji też jest to okazja, żeby wzbogacić swoją wiedzę zawodową. Jakie wypowiedzi przewidywane są w ramach poszczególnych sekwencji? Jakie akty mowy realizują, czyli czego rozmówcy chcieliby dokonać poprzez działanie językowe. Tutaj właśnie zaleta tego podejścia funkcjonalnego czy retoryczno-funkcjonalnego jest taka, że jest ono zrozumiałe nawet dla osoby, która nie ma przygotowania językoznawczego, bo po prostu uświadamiamy uczniom, że oni dążą do, mówiąc, usiłują zrealizować pewne rzeczy. Czy są preferowane terminy albo zwroty frazeologizmy w danej sytuacji?
Czy dana interakcja obejmuje działanie niezwerbalizowane? Czy trzeba je opatrzyć w razie czego komentarzem na użytek klienta? Czy przewidziane jest odniesienie się do elementów kontekstu? Jakie respektujemy konwencje grzecznościowe, jak się zwracamy do klienta? Czy na przykład różnicujemy ze względu na wiek, płeć, stanowisko? Jaką postawę na przykład, czy możemy dotknąć takiego klienta, chcąc go poprowadzić na inne stanowisko? Czy zapraszamy go do zajęcia miejsca? Jak blisko stoimy, czy patrzymy w oczy? Więc tutaj jest to, co skracam i czego Państwu niestety nie powiem, ponieważ jesteśmy już w tym momencie poza tą moją transzą czasową. Czy istnieje możliwość small talku, na jakie tematy, czy jest oczekiwany żart, czy raczej powaga. Opracowanie scenariuszy w języku polskim. I tutaj, proszę Państwa, jest to bardzo istotne, ponieważ jest to pogłębianie umiejętności zawodowych przez uczniów. Analizują przebieg danego działania zawodowego, uzupełnia to ich mentalne reprezentacje tego działania i także zastanawiają się nad językową częścią tego działania, co jest bardzo istotne w tych zawodach, gdzie właśnie to działanie językowe, na przykład w rozmaitych call center, to jest właśnie podstawa, to już nie jest działanie manualne, gdzie komentarz uzupełnia je, czy towarzyszy jemu, ale właśnie mówienie stanowi integralną część działania. I teraz, proszę Państwa, kolejny bardzo ważny etap, opracowanie ekwiwalentnego scenariusza w języku obcym. To znaczy na bazie tych uczniowie szukają owszem komunikaty dostosowane do tej danej sytuacji zawodowej, czyli dyskursu, tekst w kontekście, materiały w internecie oraz porady i komentarze ekspertów. Na co chciałam tutaj zwrócić uwagę w dużym skrócie, że raczej to nie są materiały jeden do jednego. Raczej nie znajdziemy przebiegu interakcji, tylko pewien materiał językowy, który stanowi pewien punkt do tworzenia tego ekwiwalentnego scenariusza. Czyli po pierwsze sprawdzanie rozbieżności albo tożsamości polskiego i obcego scenariusza interakcyjnego poszczególnych sekwencji i kolejności. Szukanie przydatnych wyrażeń i wysuwanie hipotez co do elementów kulturowych i do aspektów grzecznościowych interakcji. I teraz nauczyciel języka obcego, uwaga, jest tylko ekspertem językowym. On może tutaj zwracać uwagę na, powiedzmy, zgodność, powiedzmy, podmiotu z orzeczeniem, natomiast on nie występuje tutaj w roli eksperta z zakresu języka specjalistycznego. Tutaj niestety konieczna jest konsultacja ze specjalistą natywnym, ponieważ tylko natywny fachowiec może określić, czy specyficzne aspekty komunikacji są zachowane, czy respektujemy specyficzne konwencje zawodowe. I proszę Państwa, jak znaleźć takiego fachowca? Otóż proszę Państwa, sama parokrotnie korzystałam, jeżeli zaproponujemy rzecz, która nie wymaga wielkiego wysiłku, na przykład rzucimy taki gotowy scenariusz do oceny, zaproponujemy go na jakimś forum internetowym, czy on spełnia z grubsza wymagania oczekiwane, znajdą się prawdopodobnie fachowcy, którzy właśnie są skłonni poświęcić nam odrobinę swojego czasu. I proszę Państwa, to też jest bardzo interesujący punkt, żeby zwrócić się do jakiejś szkoły reprezentującej podobny profil kształcenia. Czasami to może prowadzić na przykład do współpracy, do e-twinningu. I ostatni punkt, tworzenie materiałów. Tworzenie materiałów w dużym skrócie. Potem możemy opracować materiały, które są zbliżone do klasycznej reprezentacji podręcznikowej, to znaczy tekst i na przykład zdjęcia, gdzie uczniowie odgrywają pewne określone role, albo zdjęcia ściągnięte z internetu. Można zaproponować nawet odegranie przez nich filmu. Mogą zaproponować prezentację z użyciem na przykład animacji z klocków Lego. To jest też moment, nie będę już tego punktu rozwijała, gdzie mogą Państwo wykorzystać uczniów, którzy może niekoniecznie są szczególnie uzdolnieni językowo, ale potrafią się wykazać innymi umiejętnościami i pomogą stworzyć materiały, które będą wykorzystywane, które będą tworzyły pewną bazę danych kumulującą nam się i na dającą się do wykorzystania razem w kolejnych rocznikach czy w innych klasach. Więc tym sposobem pracując z pewną grupą klas, rozkładając działania, przechodząc już właśnie do podsumowania. Paradoksalnie, proszę Państwa, mając świadomość, że ten nauczyciel, który nagle musi zostać nauczycielem języka specjalistycznego, najchętniej chciałby, żebyśmy mu dali rybę, to znaczy gotowe materiały dydaktyczne. Ale jeśli jesteśmy zmuszeni mu dać tylko wędkę, bo więcej nie jesteśmy w stanie, to paradoksalnie on się znajduje w całkiem dobrym miejscu, żeby z tą wędką sobie poradzić, ponieważ jest miejscu, gdzie ma dostęp do nauczycieli zawodu albo do opiekunów praktyk, gdzie może wejść we współpracę z inną szkołą, która prowadzi podobny typ nauczania, ale na przykład w kraju języka docelowego. I teraz, proszę Państwa, oczywiście to bardzo skrótowo przedstawiona, zaproponowana procedura powinna doczekać się rozwinięcia. Mam nadzieję, że jest ona w jakiś sposób realistyczna, ponieważ ten realizm, to znaczy rzeczywiste możliwości nauczyciela, który działa w szkole, to cały czas właśnie towarzyszyły opracowywaniu tego.
Wcześniej właśnie tutaj w wystąpieniu pani profesor Osowy było rozróżnienie między glotodydaktyką dla potrzeb zawodowych i celów zawodowych, które proponowałyśmy właśnie w naszej monografii języków specjalistycznych. To znaczy sytuacja, kiedy uczymy niejako języka zawodowego albo branżowego i drugi, kiedy musimy prowadzić pewne określone badania, kiedy musimy szukać, analizować potrzeby danego uczestnika. Więc wydawałoby się, że ten nauczyciel w szkole zawodowej to jest nauczyciel, który uczy języka zawodowego albo branżowego. Otóż bardzo często niestety to jest ktoś, kto musi nauczać w perspektywie analizy potrzeb. I w związku z tym, proszę Państwa, tutaj wydaje się, że takie umiejętności metodologiczne mogą być przydatne. Po pierwsze, samym uczącym się zawodu, ponieważ w tym momencie ta nauka, którą pobieramy na wstępnym etapie kształcenia, nie starczy nam na całe życie zawodowe. I raczej nasi uczący się będą musieli się dokształcać i powinni być wyczuleni na te aspekty, na które zwracaliśmy uwagę, na przykład na konwencje grzecznościowe czy adekwatność zachowań w kulturze naszej i rodzimej. I także, proszę Państwa, nauczycielom, którzy właśnie też nieustannie razem ze szkołami, które zmieniają profile, usiłują otwierać się na nowe grupy docelowe, też nieustannie dostają nowe grupy i muszą przygotowywać materiały dla innych grup docelowych. Dziękuję Państwu za uwagę i ewentualnie, jeżeli ze względu na szybkość coś okazało się niejasne, to mogę tylko zachęcić Państwa do lektury całości tego tekstu w ostatnim numerze Języków Obcych w Szkole. Dziękuję Państwu za uwagę.